Nie ma dobrych podatków, są tylko mniej złe. W Polsce podatki są nie tylko złe, ale przede wszystkim głupie i czasochłonne. Jeżeli estoński przedsiębiorca na obsługę podatków zużywa 150 godzin w ciągu roku, to polski na te same czynności musi zużywać około 260, czyli 2 godziny tygodniowo wykonuje dodatkową, bezsensowną pracę, która powoduje, że nie zajmuje się swoją firmą, nie poświęca czasu rodzinie, tylko na biurokratyczną pańszczyznę podatkową. Jeżeli w Polsce mielibyśmy do czynienia z konkurencyjnym systemem podatkowym, to bez wątpienia moglibyśmy odegrać taką samą rolę jak Irlandia w końcu XX wieku, w latach 80., gdzie stała się lotniskowcem dla i samych Irlandczyków, którzy wracali do Europy z pieniędzmi, ale wszystkich innych firm ze świata, które chciały inwestować w Europie poprzez właśnie Irlandię, która do tej pory korzysta z faktu, że ma jeden z lepszych systemów jak na warunki europejskie. Możemy wykorzystać tą przewagę konkurencyjną, o ile polski rząd właśnie zechce z tego skorzystać, nie tylko pod kątem zachodnich korporacji, które dostają ulgi i zwolnienia podatkowe, ale przede wszystkim dla własnych przedsiębiorców, którzy, żeby poczuć, jak jest normalnie, korzystają z innych jurysdykcji w Unii Europejskiej. W Polsce system podatkowy, czyli przepisy, ich interpretacje nie zmieniają się raz na rok czy raz na pół roku, ale według badań firmy Grant Thornton co 2 dni. W takim chaosie i niestabilności trudno jest planować przedsięwzięcia dłuższe, dlatego przedstawicielka jednego z funduszy amerykańskich na pytanie, dlaczego nie inwestują w Polsce, odpowiedziała, że tak częstej zmiany przepisów podatkowych nie da się ująć w kategorii ryzyk wycenianych w arkuszu kalkulacyjnym. I gdyby tego nie było, Polska od dawna byłaby na szczycie dobrobytu na kontynencie europejskim.